tak już mówiłam kilka razy, będzie pani musiała wrócić jutro. Może pani Chang zostawiła dla mnie tę paczkę gdzieś. Nie mogłaby pani rzucić okiem? Przykro mi, ale naprawdę nie mam czasu na szukanie paczki. Skończyłem do poszukania. Wymiana. Błaganie, wymiana, nie wiem. Może wymiana. Pozbyłaby się mnie pani szybciej, gdyby zechciała poświęcić 2 minuty super. Swego cennego czasu. Czyżby? Nie mogłaby pani sprawdzić w tamtym pokoju? Może pani Chang zostawiła ją gdzieś? No właśnie, ty, leni. Śmierdzący. Dobrze, rzucę okiem. Ale jeśli jej tam nie ma, będzie pani musiała wyjść. Zamknięte. Serdecznie dziękuję. Dobra, idź już, kobieto, nie denerwuj mnie. A, wiem co zrobimy. Haha. Chyba ją tutaj uwięzie. Uwięże. Zamknę ją tutaj. Haha. Super. I co teraz, cwaniaczku? Gryź boczek. Dobra. Jakiś Kano, nie wiem kim jest Kano. Dobra. Szybko musimy działać chyba. Co my tu mamy? Jakiś monitor. O, super, otworzyliśmy drzwi. Ale nie wiem kim była ta osoba uwięziona. Może to była właśnie tu pani Helena Chang. Wow. Przejdź, dziadku. O, będzie bicie. No, chodź, cwaniaczku. No nie będziemy się bili. Dobra, jakby cię uwolnić? No śmiało, śmiało. Górą. Jak mam tam się dostać? O, tu mamy jakiś. Chyba uda mi się tam wspiąć. No to się wspinaj, ty. Jakiś alarm jest tu. O, tutaj. Jakby cię otworzyć, kobieto, tutaj, nie wiem. O, tu mamy coś. Elektryka. O Jezu, ale wali. Ale wali za oknem. Straszna burza. Za sekundę do was wracam. Sekunda. Jestem z powrotem. Waliło tak za oknem, taka burza, że wow, musiałem, coś mi się stało z komputerem. W ogóle się wyłączył. Dobra, otwieramy panią Helenę. No co pokazujesz na górę, jak przecież ci otworzyłem. Ty chyba kpisz. Może mam coś z tym zrobić? Z tym mechanizmem dziwnym. Aha. Dobra. Co, wpuściłem jej tam gaz? Czyżby siedziała w komorze? Dobra. Czy już cię uwolniłem? Czy może jeszcze nie? O, super. Pozwólcie, że coś sobie zjem. Dzięki Bogu. Gaz już się przesączał. Jeszcze kilka minut. Co się stało? Kim byli ci ludzie? To nie czas ani miejsce na wyjaśnienia. Musimy natychmiast stąd wyjść. Dobra, witamy. Żeby tu biegnę. Za nią chyba. O Boże, ale dzień. Za oknem burza. A ty jak się tam czujesz, moja droga? Sama nie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie jest prawdziwą receptą. Przerwał w systemie i zablokował dostęp do tego piętra. Muszę to jakoś obejść. Przycisk nie działa. Zaraz tu. Udało mi się włączyć obejście ręczne. Spróbuj wcisnąć przycisk windy. Powinien teraz działać. Chyba mi było słabo słychać przez ten czas. Daleko miałem mikrofon. Nie możemy tu zostać. Udzi? Dobra, szybko do windy. Lecimy. Z panią Chang. Jestem ci winna podziękowanie za uratowanie życia. Nawet nie myślałam. Spójrz, jak się trzęsę. To adrenalina. Normalne. Nie dla mnie. Nie co dzień ktoś próbuje mnie zabić. Nie próbowali zabić ciebie, tylko mnie. Ale do rzeczy. Kim jesteś i co robisz w moim laboratorium? Nazywam się Zoe Castillo. A ty jesteś Tak, Helena chyba Chang. Ty jesteś Helena Chang. To nie ma... Castillo? Rozumiem. Ale o co chodzi? Jak to niemożliwe? Jestem Helena Chang. Skąd znasz moje nazwisko? Od Rezy. Przyszłam odebrać paczkę dla mojego przyjaciela. Dla Jerycho? Jerycho? Powiedziałam mu, że paczkę oddam tylko jemu osobiście. Nie mógł przyjść. Miał cię uprzedzić. Ta wiadomość do mnie nie dotarła. Może ją przechwycono. To wiele tłumaczy. Nie podoba mi się to. Ktoś próbuje cię zabić. Ci sami ludzie szukają Jerycho? Nie mam pojęcia. Ale muszę stąd iść.
Proszę weź to. No dawaj, dawaj. Dostarcz to Jerycho. Jak najszybciej. Co to? Informacje. Będzie wiedział, jak je wykorzystać. No właśnie. Dlaczego zdziwiło cię moje nazwisko? Znasz mojego ojca, Gabriela? Ojca? Nie, ale... Znałam kiedyś... No do rzeczy. Dawno temu. Przykro mi, ale nie mam czasu na pogawędki. Muszę iść. Chwila, muszę zapytać o... Jeśli jestem kimś ważnym, dostarcz to mi powiedz. Dostarcz paczkę, Jerycho, natychmiast. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Nie zapomnę ci tego, Zoe Castillo. Dobra, ale... Hej! O Boże! Hej, poczekaj! Dawaj tu, gdzie leć? Jebie bridła. Reza będzie się musiał ostro tłumaczyć. Dobra. Ale Reza dostanie płucówę w domu. Dobra, czekam na taksóweczkę. O ile taka podjedzie. No właśnie. Podjechała. I co teraz? Dobra. To teraz co? Mamy tu jakąś paczkę, dostaliśmy. Co to jest w ogóle? Muszę jak najszybciej zanieść to Rezie. No dobra, ale... O! Jakaś kostka z danymi. Kostka z danymi, na pewno zaszyfrowana. Super. Nie powinnam się tym bawić. Dobra. Reza potrzebuje tego do swojego artykułu. Ale gdzie jest Reza? Gdzie znajdę Reza teraz w ogóle? Pamiętacie? Chyba ja pamiętam. Poszedł gdzieś w tamtą stronę Reza. A może tu będzie siedział w ogóle? W Mokaloku, nie? Nie ma Rezy tym razem. Poszedł gdzieś tam. Co ciekawe. Tylko, że tutaj nic nie ma. Tu jakieś bramy, nic szczególnego. Nie, może po prostu, nie wiem czy tu poszedł, ale muszę to sprawdzić, bo interesuje mnie to. O, tu mamy coś. Gdzieś weszliśmy. Totalnie nie wiem gdzie. Zaraz się pogubię. Co my tu mamy? Reza Temis, mieszkanie numer 8. O! Jak... Jak to się stało, że trafiłem do jego... nie wiem, budynku. No, szczęście mam naprawdę dzisiaj. Ale nie wal te ściany, Zoe. Dobra, gdzie jest mieszkanie numer 8? Tu jest mieszkanie numer 6, 5. 5, 6. O! Dlaczego twoje mieszkanie jest otwarte? Coś jest nie tak. I dlaczego ten kot popełnił samobójstwo? No i... Czemu drzwi do mieszkania są otwarte? No właśnie, o co chodzi? Reza, żyjesz? Synek. O, też mamy onkersa. Reza! Nigdy nie zostawia otwartych drzwi. To dziwne. No, niesamowicie dziwne. Widzicie, on ma czerwonego onkersa. O, co to jest? Nic ci nie jest? Nie żyje. Ono jest... zimna. No nie, no proszę. Tylko nie to. Co się tu do cholery dzieje? No dokładnie. Znajdź April. Ocal April. Weź, spieprzaj mi stąd. Tam na dole to komandosi oka. Ohoho. Dobra, co mam zrobić? Chyba nic nie zrobię. No nie. Ja nie... Ostrzegałem. Ja. Chyba game over. No nie wierzę, że... A nie, jednak nie game over. Gdzieś jestem w innym miejscu jakimś. Tylko teraz pytanie, gdzie? W jakiejś sali? Proszę podać nazwisko i numer CID. Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Proszę podać nazwisko i numer CID. Domagam się adwokata. Nazwisko i numer CID. Już! Skanowano mnie po drodze. Wiecie, kim jestem. Jest pani zatrzymana na mocy prawa syndykatu o działalności antykorporacyjnej w związku z morderstwem i posiadaniem nielegalnego oprogramowania. Zalecam całkowitą współpracę i liczenie się z konsekwencjami ewentualnej odmowy. No dobra. Postrzeliliście mnie. To nie jest naruszenie moich praw obywatelskich. No dokładnie. Od bez sensu zupełnie. Nie ma pani, pani Castillo, żadnych praw. Co pani robiła w mieszkaniu pana Temisa? Może prawda? Reza, Temis prosił mnie dziś po południu o przysługę.
mój dobry przyjaciel.